Choć Ania i Laura bardzo się od siebie różnią, obie kobiety od dzieciństwa łączy bliska przyjaźń. Podczas gdy Ania jest raczej cicha i spokojna, Laura jest pełna energii i stanowi siłę napędową. Dzięki swojej sile i dobremu humorowi ciągnie Annę za sobą. Ania cieszy się z tego, bo mężczyźni również krążą wokół jej najlepszej przyjaciółki, jak ćmy wokół płomienia. Więc dzięki temu i ona jest obecna, nie będąc zbytnio w centrum uwagi. Tego sobotniego wieczoru Laura nie chciała spędzić w domu. Powiedziała, że przytulne godziny na kanapie z lampką wina są możliwe tylko z kochankiem. Przyjaciółki postanawiają się przebrać i pójść do modnego baru. Laura nie ukrywa, że chce czegoś doświadczyć. Nie jest zaangażowana w związku i chce w pełni cieszyć się swoją wolnością seksualną. Chociaż Ania, która również jest singielką, czasami uważa swoją przyjaciółkę za zbyt otwartą, jednocześnie podziwia ją za to. Ania również chciałaby być tak pewna siebie i ekscytująca. Mimo, że Anna jest atrakcyjna, przy Laurze zawsze czuje się jak tylko jej cień. Nie możesz konkurować z femme fatale. Na miejscu, podczas gdy Laura cieszy się uwagą czterech mężczyzn naraz, Ania rozgląda się ukradkiem po barze. Kiedy jej wzrok wędruje po twarzach, nagle zatrzymuje się na przystojnym mężczyźnie, który kiwa do niej głową. Czuje się przyłapana i szybko odwraca wzrok. Ania nie może jednak odwrócić wzroku na długo, bo jest on po prostu zbyt atrakcyjny i zbyt seksowny. Ich oczy spotykają się ponownie i to wszystko przez Laurę. Jakby zdalnie sterowana wstaje, bierze swój kieliszek szampana i podchodzi do gorącego nieznajomego. Znowu tylko kiwnięcie głową. Wstaje. Bez słowa bierze Anię za rękę i idzie z nią w stronę toalet. Prawie wpycha ją do damskiej toalety, przypiera ją do ściany, podciąga jej ręce do góry i przytrzymuje swoimi. Przywiera do niej i zaczyna namiętnie całować jej szyję. Kiedy ona próbuje całować zachłannie jego usta, on cofa głowę. Ania jest na granicy szaleństwa, bo sposób, w jaki się z nią bawi, jest szalenie podniecający. Ona chce więcej. Nic ją teraz nie obchodzi. Ona chce tego mężczyzny. Teraz, natychmiast, bez względu na wszystko. On wyczuwa, że jest gotowa na wszystko i szarpnięciem obraca Annę wokół własnej osi. Zręcznie podsuwa jej spódniczkę i wsuwa rękę pod majtki. Ania jęczy pożądliwie, jak on dotyka, a później jego palec wskazujący zagłębia się w jej muszelce. Jest niesamowicie mokra. Nie może już wytrzymać i błaga. Zrób mi to. Teraz. Próbuje jedną ręką sięgnąć do tyłu, by rozpiąć mu spodnie i złapać za penisa. On jej nie pozwala. Ania do tej pory nie wiedziała, że taka gra sił tak ją podnieca seksualnie. Nieznajomy ze spokojem rozpina spodnie, wyjmuje sztywnego członka i lekko przyciska do jej mokrej pochwy. Proszę, wejdź we mnie. Już, jęczy. Ale on droczy się i delektuje tym, jak ofiarowuje mu się jak rozjuszona kotka. Ona kręci biodrami, wierci się w tył i w przód, dociskając się do niego, aby w końcu wziął ją od tyłu. A on rozkoszuje się tą grą dominacji i tylko stoi ze spodniami w dole, drocząc się z nią. I nagle, gdy Ania myśli, że osiągnie orgazm przed samym aktem, on w końcu pcha, prawie bez ostrzeżenia. Kilka razy, mocno, szybko, bez kompromisów. Ania dosłownie eksploduje. Nigdy wcześniej nie miała takiego orgazmu. Ten punkt kulminacyjny po prostu przebija wszystko. Dyszy i stara się stłumić głośny okrzyk rozkoszy. On natomiast wchodzi w nią jeszcze kilkukrotnie, tryska na jej pośladki, przestaje ją obejmować, odsuwa. Myje się i bez słowa wychodzi z toalety. Ania wciąż opiera się o ścianę, wyczerpana. Musi się pozbierać. Trudno jej uwierzyć w seksualne spełnienie, które właśnie doświadczyła w toalecie. Jeszcze nigdy nie czuła się tak erotycznie i podle. Podciąga majtki i poprawia ubranie. Nie myje się. Ania uwielbia czuć zapach mężczyzny wciąż na sobie.
Z zarumienionymi policzkami Ania wraca do baru i siada z przyjaciółką. Jej wzrok błądzi po obecnych. Jej przygodny partner również wrócił na swoje miejsce. Kiwnął głową i uśmiechnął się do niej, a ona również skinęła głową i odwzajemniła uśmiech. Laura, ledwo zauważając, że jej przyjaciółka zniknęła na chwilę, pyta tylko. Dobrze wygląda. Znasz go? Nie. Ania odpowiada po prostu, uśmiechając się i myśląc. Gdybyś tylko wiedziała, Laura.